22. kolejka Ekstraklasy. Cel Wisły? 13. tytuł mistrzowski. Kolejnym krokiem do tego celu miało być zwycięstwo z GKS-em Bełchatów. Wisła Kraków o utrzymanie się nie martwi, ona dąży do 13. tytułu mistrza Polski. Wczoraj Wisła grała z GKS-em Bełchatów. Piotr Raboga przypomni nam to spotkanie. W drugiej połowie, jeśli zagramy tak jak w pierwszej, to myślę, że to spotkanie przegramy, także musimy coś zrobić i zacząć grać dużo lepiej. Te słowa zarówno wiele mówiło o pierwszej połowie, jak i złowieszczo dla gości zapowiadały ich los w drugiej. Na wszystkie sposoby Wisła przez pierwsze 45 minut mogła strzelić gola. Najpierw był festiwal nieporadności Gienkowa. Następnie krakowska tiki-taka, zaprzepaszczona przez wspomnianego Gienkowa. Potem ekspresowa kontra Melixona. Wszystko to zaś przeplatane dwoma ewidentnymi karnymi dla Wisły, których jednak sędzia nie podyktował. W 29 minucie po centrze Cikosza Marcin Drzymont zagrywa piłkę ręką. 3 minuty później Tomasz Wróbel sprowadza do parteru Cvetana Gienkowa. Niby tak bogato, a jednak tak biednie, jak pokazuje statystyka. 65% przewaga w posiadaniu piłki Wiślaków. Tyle, że reszta statystyk jakoś do tej jednej nie przystaje. Można powiedzieć, coś a la Barsa na zwolnionych obrotach. Tyle, że Barsa dominuje przez cały czas gry. Tymczasem to wszystko, co Wisła nam zaserwowała, zmieściło się w drugim kwadransie pierwszej odsłony. Do 20 minuty bowiem to goście wyglądali na bliższych objęcia prowadzenia. Także końcówka mogła być ich, ale że Włakow przestrzelił w dogodnej sytuacji. W pewnym momencie należało troszeczkę zrobić korektę w ustawieniu i w pewnych chwilowych kłopotach, powiedzmy w środkowej części, do pierwszej połowy, udało nam się skorygować i końcówkę tej pierwszej połowy mieliśmy już dobrą. Ten manewr miał obowiązywać także w drugiej połowie, ale przeżywająca problemy sportowe, kartki Małeckiego i Sobolewskiego i pozasportowe, zawieszenie Łobodzińskiego Wisła narzuciła inny scenariusz. Od początku z impetem rzuciła się do gardy bełchatowian i otrzymała wydatną pomoc dwójki bełchatowian. W 48 minucie pomocną dłoń wyciągnął rozgrywający setny mecz w Ekstraklasie Łukasz Sapela. Minutę później to samo uczynił Tomasz Wróbel. Z całym szacunkiem dla pana sędziego, ale uważam, że niewinny, no, skoro zdarzyłem się w swoim życiu dostawać czerwone kartki, ale na pewno nie za takie wejścia. Nie było tutaj jakiejś aż tak wielkiej złośliwości, żeby powinien otrzymać czerwoną kartkę. Sędzia główny powiedział, że on tego nie widział. Podjął decyzję sędzia boczny, taką jaką podjął. To na pewno nam pocięło troszkę skrzydła i to było widać, że musieliśmy się już całkowicie zepchnąć do defensywnej. Można z przekąsem rzec, że sędzia sprawiedliwie skrzywdził obie drużyny. Od tego momentu Wisła miała losy spotkania w swoich rękach. Kiedy w 55 minucie Gienko wreszcie skutecznie przymierzył, wydawało się, że emocje właśnie pakują się z Reymonta. Tym bardziej, że sami bełchatowianie nie bardzo wiedzieli, co dalej robić. Dowód? Niezdecydowanie trenera Bartoszka przy zmianie Nowaka. Nie wiadomo, czy to jego wejście na plac tak zmobilizowało gości. Fakt jest jednak taki, że snajper Bełchatowa od razu pofatygował się z gratulacjami do Mate Lacicia za gola kontaktowego. Jest szansa i gol! Cały fragment gry. Ten mecz nie jest wcale rozstrzygnięty. Kontakt kontaktem, ale gołym okiem widać było, kto dzieli i rządzi w tym fragmencie gry. Wisła wymieniała dziesiątki podań i to właśnie po takim piłkarskim łańcuszku dobiła rywala. Choć może bliższe prawdy byłoby stwierdzenie, że to rywal dobił się sam. Melixon! Sapela, że złapał piłkę i jest gol Cezarego Wilka na 3-1. Wisła bez wątpienia wygrała zasłużenie, momentami demonstrując futbol godny mistrza Polski. Te momenty, wystarczające na Bełchatów, niekoniecznie dadzą punkty w starciach ze Śląskiem, Lechem i Legią. A to właśnie tam zespół Roberta Maskanta będzie musiał przypieczętować mistrzowską koronę. Wisła Kraków wygrywa zasłużenie GKS-em Bełchatów, a zawodnikiem meczu może być tylko Mor Melixon, który spisywał się świetnie. Wisła wczoraj zagrała bez Małeckiego i Sobolewskiego. To raz. Dwa, Wisła wczoraj, nie wiem, czy nie zagrała jednego ze swoich lepszych meczów, jeśli chodzi o styl gry, o konstruowanie ataku od tyłu. Naprawdę to się oglądało z przyjemnością. Tak jest, akcje się zazębiały. Powiedziałeś, że świetny Melixon.
Zaczniemy analizę tego meczu od momentu kluczowego, można powiedzieć, czyli od czerwonej kartki. Oczywiście tu mamy zaznaczonego Meliksona, w ogóle teraz poświęcimy mu troszeczkę czasu. Oczywiście tej czerwonej kartki być nie powinno, bo myślę, że to był atak na żółtą, ale... To kolejny z tej serii błędów sędziowskich tej kolejki. Tak, to była 50. minuta, natomiast już w drugiej minucie ja tak sobie zauważyłem, jak zawodnicy Bełchatowa kasują, można powiedzieć, Meliksona, czy tu był faul, czy nie, pomijam. Mamy następną sytuację bodajże 50 sekund później, powiedzmy, i po raz kolejny Meliksson ma piłkę, ale za chwilkę jej nie ma, leży i tak sobie myślałem, że no, złapali tego Meliksona, chyba sobie nie pogra. Natomiast to się zmieniło i... To trwało kwadrat mniej więcej, kiedy on sobie nie mógł pograć. Tak, i tak się zastanawiałem, co Meliksson ma. I podzieliłem sobie w ogóle analizę tego piłkarza na parę takich rzeczy. I on, może zacznijmy, on pasuje do, można powiedzieć, chyba do wszystkiego, bo tak, atak szybki. Szybki atak. To jest zawodnik, który no, ma niesamowity gaz, on jest szybszy z piłką niż bez niej. Pokazał to chociażby w meczu z Widzewem, kiedy wziął piłkę od swojego pola karnego i wywalczył rzut karny. Tak jest. Tutaj następna rzecz. Uwolnienie się spod opieki. Tutaj bardzo dobrze Jarmusz za nim jest, ale zgranie klatką piersiową, wyjście na pozycję stwarza sobie sam sytuację. Jeżeli Meliksson ma dużo miejsca, jest w stanie z piłką zrobić wszystko. Do tego jest to piłkarz, proszę zwrócić uwagę, oczywiście głowa, spojrzenie, czy kogoś nie ma, dribbling i on widzi wszystko. Jeżeli pojawia się dziura w strefie obrony, on to widzi. No to było chyba najpiękniejsze podanie tego meczu. Tak jest, on to widzi i taką piłkę gra na nos. Idealnie pasuje do gry kombinacyjnej, co za chwilkę przy jego technice. Czyli mamy szybkość, mamy inteligencję, mamy technikę, bo proszę zwrócić uwagę, zewnętrzna część stopy, tu obrócenie się z piłką, zwód, wywalczony rzut wolny. Uwalnianie się spod opieki. To jest zawodnik, który bierze ciężar gry na siebie w każdej strefie boiska i on od razu z piłką stara się zabrać. Tak, on nigdy nie przyjmuje tak piłki w miejscu. Tutaj stanął, zwolnił akcję. Ale już po przyjęciu. Dokładnie tak. Już się zdążył odwrócić. Sam ruch. I ja powiem tak, że Meliksson jest takim ukoronowaniem tego, co trener Maskand robi z nimi na treningu, bo ja na kilku byłem i widziałem mniej więcej, natomiast powiem o tym na końcu, bo Wisła gra kombinacyjnie i wczoraj Wisła grała świetnie kombinacyjnie, może zwróćmy uwagę na taki trzeci blok zdarzeń z wczorajszego meczu, gdzie chyba najpiękniejsza akcja tego meczu. Mamy czterech panów, to jest Meliksson, Siwakow, Irsak i Genkow. Na sześciu zawodników Bełchatowa, ruch Siwakowa, małe pole, 14-11. I tak właśnie w treningach trener Maskand ustawia tych piłkarzy i grają na takich małych polach. To nie jest przypadek, że oni grają oczywiście tu na jeden kontakt, bo tak grają na treningach. Następna rzecz, Czarek Wilk, który też świetny mecz zagrał, i Irsak. Granie na jeden kontakt, pójście z Genkowem Czarka Wilka. No naprawdę, z tej akcji nie wyszło nic, ale oni... Zagranie na jeden kontakt, tak wyjście jest. Na pozycję. Zagranie, tak wyjście na pozycję. Dokładnie. Tu mamy przyspieszoną akcję w pewnym momencie, bo to jest akcja, z której padł trzeci gol dla Wisły. W tym meczu, w tej akcji Wisła przeniosła ciężar gry z jednej na drugą stronę pięciokrotnie. Praktycznie każdy piłkarz, łącznie chyba z Parejko w tym momencie, miał kontakt z piłką. Było podanie właśnie prostopadłe, były zagrania z pierwszej piłki i zaraz zwolnimy tą akcję i zobaczymy, jak Meliksson rozegrał tą piłkę z Irsakiem. Jest jeszcze Rios, 3-5, znowu małe pole, zagranie na jeden kontakt. Tutaj w końcowym efekcie oczywiście błąd Sapeli, natomiast sam pomysł na akcję, samo konstruowanie akcji, ta akcja trwała ponad półtorej minuty. Ta akcja miała 25 podań, zakończyła się golem. Jak w książce. Taką Wisłę chce się oglądać, bo naprawdę ta druga połowa zdecydowanie to była najlepsza połowa w tej rundzie trenera Maskanta i Wisły. Pamiętajmy oczywiście o tym, że GKS Bełchatów grał już wtedy w dziesiątkę
niesłusznie wyrzucony zawodnik GKS-u Bełchatów Tomasz Wróbel, ale pamiętajmy też o tym, żeby taki strona bełchatowska nie zrzucała winy na sędziego, który oczywiście błąd popełnił, że wcześniej były dwie sytuacje kontrowersyjne w polu karnym Bełchatowa, po których arbiter mógł gwiznąć karny dla Wisły Kraków, więc umówmy się, że on jednak Bełchatowie w tym meczu moim zdaniem nie zaszkodził. Chyba tak, natomiast też trzeba powiedzieć o Bełchatowie może cieplejsze słowo o jednym piłkarzu, Marcin Rzewokow. On naprawdę wygląda dobrze, też Wisła nie uszczegła się błędów, to nie można mówić, że to był perfekcyjny mecz w ich wykonaniu, bo nawet Marcin doszedł do takiej sytuacji, gdzie głową mógł pokusić się o strzelenie gola i to był błąd Palicza. Nie mamy tyle czasu, żeby to pokazywać, natomiast ja skupiłem się na Wiśle, bo coś mi podpowiadało, że ta Wisła może dobrze grać piłkę, bo w środku pola był Wilk. I ja chcę też powiedzieć jedną rzecz, że ten chłopak ma 25 lat bodajże i jeżeli my chcemy z niego mieć pociechę, to ja nie chcę apelować o to, żeby on grał w pierwszym składzie, ale jemu się należy gra w pierwszym składzie, bo w momentach, kiedy Radka Sobolewskiego nie ma i on go zastępuje, zawsze daje świetne zmiany. Ja widzę miejsce Radka Sobolewskiego w Wiśle, ale widzę je na środku obrony. Dokładnie tak. Ja już też rozmawiałem kiedyś z jedną osobą związaną z Wisłą i takie pomysły w Wiśle były ze względu na to, że posypał się Kleber, posypał się Bunoza. I wiadomo, że Wisła zostaje z dwoma obrońcami plus Kowalski też po kontuzji. I co by było w przypadku, gdyby jeden z nich wypadł? Była taka opcja, żeby to był Radek Sobolewski i ja nie wiem, czy to by nie była najlepsza opcja dla Wisły. A jeszcze... Ciekawe, czy Radek Sobolewski by się na to zgodził. Chyba nie. Jak on na to patrzy? Chyba no nie, właśnie. Bo to jest piłkarz, który wiadomo, że on lubi kontakt. On by się kontakt, tam nudził troszeczkę może. Ale nudziłby się, natomiast to jest bardzo podobna pozycja do tego środkowego defensywnego pomocnika. Tam też trzeba grać na wyprzedzenie, tam też trzeba współpracować ze środkowym obrońcą i z prawym obrońcą, załóżmy, jeżeli on jest półprawym środkowym defensorem. Tam można rozgrywać piłkę swobodniej niż w drugiej linii. No i jeszcze o Melixonie taka rzecz, że on był ustawiony tutaj w grafice na lewej stronie czy prawej, natomiast... On był wszędzie. On nie grał w ogóle, znaczy grał na skrzydłach, ale często się pojawiał przy Kirmie, którego wczoraj można powiedzieć, że chyba najsłabiej wyglądał z nich wszystkich, ale ogólnie Wisła sprawiła bardzo dobre wrażenie, bardzo dobry mecz Chaveza, którego tak krytykowałem w poprzednich programach, bo piłkarsko gdzieś ustępował i nie dawał tej jakości, ale tutaj grał naprawdę przyzwoicie. Grał przyzwoicie, masz na myśli to, że... Wyprowadzał piłkę. No właśnie, a nie grał długim podaniem. Tak. Bo w pojedynkach z napastnikami on jest bardzo silny. To wiedzieliśmy, i ciężki do przejścia. Tak. Także kończymy laurkę na temat Wisły Kraków.